Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Ja aktualnie wróciłem z poprawin. Wraz z żoną przebrałem się, przyjechałem do brata. Drugą! Tutaj on przymanie działał, zrobił uszczelkę z pionki na klapę. A tak o! No! No i dobra, starczy! Uruchamiał klapę, tutaj syp. Bo był zabetonowany cały i uszczelka z pianki już na rzepak, bo trzeba załadować groch i sprzedać. A więc czyścimy magazyn z grochu, nie wiem, na oko gdzieś, myślę 10-15 ton zostało nam, nie ma gdzie sprzedać, gdzieś koło hojny brat to jutro ma zawieźć. No niestety cena tutaj jakoś nie szaleje, bo 900 zł netto, więc a wiem, że można dostać nawet śmiało 1000 zł za groch, no ale niestety musimy wyczyścić magazyn, żeby przygotować się do żniw. Do żniw, tutaj jest groszek, zostawiony był z nadzieją, że jakaś może dzierżawa dojdzie, bo było trochę przetargów, było tego, ale to wszystko wiadomo, na ziemię jest duże branie, tak, parcie na szkło. A jeżeli mamy swoje nasiona, to po to sprzedawać i potem kupować na jakieś ugory kwalifikaty albo szukać nasion jak są. A dużo nie ma tego, około 10 ton, no groch ciężki 12 ton będzie. Trzeba wysprzątać, pozamiatać i opryskać magazyny, odrobaczyć. No i w niedługim czasie, nie wiem czy przed żniwami, bo teraz po weekendzie wyjeżdżamy przed żniwami nad morze do Kołobrzegu mianowicie, i tutaj przed żniwami chcielibyśmy jeszcze chorsza uzbroić w nowe talerze do które były zamówione właśnie w sklepie Zenox z firmy Granit. Talerze te, co ostatnio pokazywałem w którymś odcinku wstecz, żeby przygotować go już do siewu rzepaku. On tu ogólnie jest przygotowany. Jeszcze też mam taki plan, tutaj z bratem też rozmawiałem, że jak będziemy siali swoim chorszem rzepak, to widziałem na filmie na YouTubie, że co drugą redlicę. Tutaj myślałem, że wkłada się jakąś wkładkę, że zaślepia co drugą, a to są takie dostępne korki, pyk, 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 się odkręca się dekiel, zaślepia się co drugą, żeby rzepak nie siać co 14, tylko co 28, czyli ta sieje, to nie sieje, ta sieje, żeby szerzej to było w rzędach, bo jeżeli siejemy to tak co 14, powiem wam, trochę gęsto to jest, a jeżeli chodzi o rzepak i wczesne siewy, no te rośliny robią się bardzo duże i konkurują ze sobą, bo w Mzuri podobał mi się rozstaw 36, fajnie to wyglądało, w czajce no fajnie też to wygląda, tylko trochę jakby za szeroko, no ale to po prostu kombaj zweryfikuje i pokaże, bo jeżeli plon w każdym rozstawie będzie taki sam, nie będzie się różnił niczym, czy 14, 36 czy 45, to będziemy siali po prostu większość swoim siewnikiem. Pasówka, myślę, że jak się uda wynająć kogoś na jakąś część areału, to też chciałbym spróbować, bo jeden rok to nie jest rok, aby powiedzieć coś na temat danej uprawy oraz technologii wysiewu i potem tych wszystkich zabiegów, kosztach, żeby to sklecić w całość, przedstawić oglądającym osobom, które nie miały styczności nigdy z taką uprawą, bo ci co robią, no to wiedzą co robią, no bo jeżeli to robią, no to im to wychodzi. Także no, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Tutaj trzeba miotełkę podmiatać. Także kamera na głowę i podmiatamy.
Jeżeli chodzi o opady dzisiaj, z dniem 24 czerwiec, to spadło tutaj u brata 2 litry, a u taty na gospodarstwie 3 km w linii prostej dalej 1,5 litra. Dwa dni temu spadł litr, więc no tak to się prezentuje, wygląda. To są trochę za małe opady, aby przesiąkły do korzenia, żeby roślina korzenie mogła pobrać. Częściowo może powierzchownie te korzenie płytsze coś tam może chwycą, ale to jest bardziej taka aura nam się zmienia, że mamy dzięki temu rosy i te rośliny są po prostu mokre dłuższy czas i ochłodziło się, przede wszystkim nie ma upałów. No i było drugie ważenie, teraz jest z ładunkiem, bo jak kupiliśmy Mańka, to ważyliśmy go ile pusty waży, ważył 15 ton, a teraz mamy 27 800 załadowane, czyli około ile? 12 800 grochu jest załadowane. Brat cofa, jutro zawiezie to wysprzątane, pieniądze jakieś będą. Brat chce kupić zbiornik na RSM. Kolejny, znaczy się no po prostu ja tam z tatą mam zbiornik. Kolejny też kupuję, będą 3 stały. No i jeden brat i drugi chce zakupić też po zbiorniku sobie, żeby na innym gospodarstwie też były, bo te nasze metalowe zbiorniki, sami wiecie, ten nawóz płynny jest za drogi, aby niepotrzebnie gdzieś po prostu wyleciał nam do ziemi. Witam, dnia kolejnego, dogrywamy odcineczek. Zabrałem was na pszenicę, chcę wam pokazać, bo w tym samym miejscu ostatnio wchodziłem przed kłoszeniem, jak to wyglądało i jak wygląda teraz. No widać, po prostu tak jak widać, pszenica się broni, odrzuca dolne liście. Teraz tak, co mogę powiedzieć, ile spadło wody ogólnie? Wody, jeżeli chodzi o czerwiec, to spadło u nas wtedy 6-7, no i teraz około przez te 3 dni raptem 2-2,5 litra do 3, czyli mamy w czerwcu niespełna 9 litrów średnio. No niestety jest to za mało z powodu tego, że no rośliny teraz wytwarzają plon. Tutaj, gdzie jest słabsza ziemia, pszenicę możecie zaobserwować, jak wygląda. Kłosy są zielone. Ogólnie tak, gdzie jest dobra ziemia, to jest wszystko dobrze, wiadomo. Bardziej przepuszczalne gleby bez wody no dadzą plon, ale nieco niższy. Szczęście jest takie, że popadało chociaż przez te kilka dni ostatnio litr i wczoraj od 1,5 do 2. Dzięki temu, zobaczcie, mamy rano i widzicie krople wody. Są rosy, są fajne rosy, mimo że u nas bardzo mało popadało, ale lokalnie w okolicy te opady są po prostu bardzo większe, nieco wyższe, bo to się oscyluje od 5 do nawet 30 litrów lokalnie. I teraz no takie wiadomości dostałem od rolników z dalszych okolic, tam w promieniu plus 50 km. I to powoduje też, że ten klimat trochę się zmienił, jest chłodniej, nie ma tych upałów, co powoduje, że nie spala nam tych upraw doszczętnie. Mamy bardzo ważny efekt rosy, których przez prawie już 4 dni wstecz nie było. Przed tymi pierwszymi opadami nie było w ogóle żadnych jakichkolwiek
rośliny były suche, teraz mam taką fajną mgłę i zobaczcie, tu ja dotykam, łan jest mokry. No wiadomo, najlepsza woda jest do korzenia, ale lepszy rys niż nic. Wzrosty rośliny też pobierają tutaj poprzez liście. Mamy na przykład tutaj od dołu podsuszkę, ale podflagowy i flagowy są jeszcze zielone, więc no takie jeszcze 5 litrów by się przydało, aby po prostu pszenica do tego ziarna nalała. I ja też tutaj jestem nie bez powodu, ponieważ przyjechałem poszukać, czy nie mam szyc i skrzypionki. Bo mimo, że tutaj wypala nam tę pszenicę, brakuje wody, to tak czy siak i tak trzeba wykonać zabieg T3. Jednego roku nie zrobiliśmy. To też było spowodowane tym, że presja robaków, czy to mszyc, czy skrzypionki, była znikoma. Natomiast jeżeli chodzi o choroby grzybowe, no to pszenica wrzniwa to była jedna i wielka czarna chmura dymu za kombajnem. Ziarno było średniej jakości, no ale na konsumpty się łapało, więc tutaj spoglądamy na chwilę obecną, idąc przez pole, nie zaobserwowałem ani mszyc, które są idealnym transportem wirusów. Sprawdzamy kłosy. No nie ma, nie ma. Jest malutki. Także jedną znaleźliśmy. I co ja więcej wam mogę mówić? Dużo jest much, więc zabieg trzeba wykonywać. Co pójdzie na te trzy? Na pewno nic z górnej półki. No ponieważ sami widzicie jak jest, zabieg będzie wykonywany tylko i wyłącznie w szczególności pod kątem robaka i dodatkowo może jakiś tebukonazol w bardzo zaniżonej dawce, no bo jak już deptać, no to już trochę dorzucić, gdzie jest przecież, no tak jak tutaj, pobierania nie będzie, no bo to jest spalone i teraz takie pytanie, czy wykonywać zabiegi, czy nie. Na pewno groch, mimo że też już dostał w kość, trzeba wykonać mu zabieg na strąkowca, bo się trafia. Także jeszcze jeżeli chodzi o opryskiwacz, no to nie wolno go schować do stodoły do samego końca, musi tutaj wyczekiwać i stać w gotowości. Ogólnie dobrze, że się ochłodziło. Druga sprawa, rosy. To też nie jest najgorzej. No wiadomo, w czerwiec zawalił nam całą tutaj sprawę, jeżeli chodzi o te mozaikowe gleby. Po całości chcę iść w dołek, zaprezentować wam, pokazać jak wygląda w dołku pszenica, gdzie miała po prostu dostateczną ilość wody, większą ilość zrosy. Także zaraz wejdziemy i wam pokażę jak to wygląda. Tu jest studnia. Ale widać już gołym okiem, jaka pszenica jest potężna. Tutaj ta pszenica też może być podpalona z tego względu od spodu, że zastosowaliśmy około 20 kg czystego składnika azotu. Nie było wody. Od momentu jak wysialiśmy spadło tylko właśnie te 7 litrów i te ostatnie opady, niespełna 9. No i to też jest przyczyna właśnie takiego objawu, a nie innego. Ale zobaczcie, jesteśmy w dołeczku. I co tu się dzieje? No tu jest petarda. Mimo, że pszenica została pobuchtowana. Ale od dołu już robi się żółta. Ale to też nie jest objaw jakoś bardzo mocno drastyczny. Bo już mamy, drodzy widzowie, koniec czerwca. Więc jeżeli ta pszenica byłaby cały czas zielona, to kiedy ją skosić? I oto takim właśnie akcentem tutaj w tej pszenicy, gdzie jest ziemia, gdzie była wystarczająca ilość wody, to plon jest. Jest widoczny gołym okiem i tutaj nie ma co się łudzić, że to nie będzie sypać, bo to będzie leciało do zbiornika. Tylko czy wystarczy tej ilości wody, aby po prostu ta pszenica miała bardzo dobrą masę tysiąca nasion i na przyczepie to po prostu ważyło. Także takim oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia
Wiem, że niektórzy jeszcze mają gorzej, jeżeli my z opadami, tam chłopaki u góry, my tam w maju mieliśmy 8 litrów więcej od nich, więc to w jakimś stopniu też podratowało, ale niestety na piachy, tak tutaj, nie ma receptury. Przężyto, jęczmień tu wytrzyma, ale na pszenicę, tak jak w tym roku, trochę brakło wody w czerwcu. Także głowa do góry, robimy swoje, czekamy na żniwa.